służyć Panu. Drodzy, to nie tylko dzieci dotyczy. Byśmy nagrali filmik z tego, jak niektórzy nawet z nas zachowują się na zewnątrz przed kościołem. Siostra spotyka siostrę. Jak dobrze cię widzieć, jak fajnie cię widzieć. Przekroczą próg, te drzwi piękne, które mamy. To jakby, rozumiecie, to jakby nie ma nic wspólnego. Nie musimy przyjmować tu pewnej pozy, uświęconej pozy, kiedy jesteśmy na tym miejscu. Zachowujemy się naturalnie. Jeśli uśmiechasz się tam, uśmiechaj się tu. Jeśli płaczesz tam, płacz tu. Pan ciebie dotknie, Pan ciebie pocieszy. Ale jeżeli płaczesz tam, nie próbuj się szybko, żeby nikt nie widział, że płaczesz. Przyjdź tu, płacz. Jeśli płakałeś tam, przyjdź tu, płacz, a Pan Bóg cię podniesie. Bracia i siostry się pomodlą o ciebie, jeśli płakałeś. Nie musisz zmieniać swojego wizerunku w tym sensie jakiejś takiej religijności. To miejsce jest uświęcone poprzez obecność Pana, ale ta świętość wynika z naszego serca. I przyjmowanie jakiejkolwiek pozy. Ja to często widzę wśród młodzieży szczególnie. I karce tą młodzież, nie naszą, naszą jeszcze, to nie mamy aż tak dorosłej młodzieży, większość to jeszcze takie, powiedzmy, dorastające dzieci, ale jak gdzieś byłem i młodzież widziałem, jechałem gdzieś na usługę dla młodzieży, konferencja młodzieży i widzisz, w kawiarence, gwar, głośno, żyje ta młodzież, rozmawia, ściska się, wita się ze sobą, wchodzą do sali nabożeństw i jest śpiew pieśni i nie ma szumu, nie ma gwaru, nie ma pieśni, nie ma ruchu. Siedzą, stoją jak kołki. Mówię, co jest? To jest ta sama młodzież, która przed chwilą jeszcze była żywa. Ta sama młodzież, która przed chwilą jeszcze ze sobą rozmawiała. Śmiali się, cieszyli się. Bo nauczyliśmy się, bo w naszym klimacie polskim pewnie to też wynik pewnego tradycyjnego wychowania w kościele tradycyjnym, że przybieramy pewną pozę. Przybieramy pewną maskę, kiedy wchodzimy, co nie jest właściwe. Ponieważ, żeby otrzymać pomoc, jakąkolwiek pomoc, najpierw musisz przyznać, że tej pomocy potrzebujesz. A jeśli nawet nie potrzebujesz pomocy, ale chcesz błogosławieństwa więcej Bożego, to też musisz przyjść w szczerości serca. Pan patrzy na to. Więc bracia i siostry, zachęcajmy naszą młodzież, żeby byli naturalni i my bądźmy też naturalni, kiedy schodzimy się na to miejsce. Bądźmy zupełnie naturalni. Czyli na przykład, kto dzisiaj rano się uśmiechał? Parę osób. No to teraz chciałbym zobaczyć te uśmiechy też. Wiecie, chcecie, żeby kaznodzieja się uśmiechał, to też musicie mu się odwdzięczyć uśmiechem. To tak działa. Uśmiech jest zaraźliwy. Spróbujcie kiedyś w sklepie. Pójdźcie do Walmarta i do pani, która jest przy kasie. Okej, zdarzy się jedna na 50, która ma akurat tak zły humor, że to i tak nic nie zmieni. Ale spróbujcie. Naprawdę. Spróbujcie i podejdźcie i uśmiechnijcie się. Zobaczycie, że się odwdzięczy uśmiechem. 9 na 10 przypadków. Odwdzięczy się wam uśmiechem. To działa. I tak samo my, kiedy jesteśmy na tym miejscu, uśmiechajmy się do siebie, radujmy się. Halleluja. Cieszmy się Bożą obecnością. Dzisiejsze zwiastowanie Pan Bóg położył na moje serce, abyśmy zwrócili się do Jego Słowa i rozważali temat Boga, Jego obecności, Jego działania, Jego pragnienia, by być ze swoim ludem. Przywożę też serdeczne pozdrowienia z dwóch zborów, z Waszyngtonu i z Lancaster, gdzie byliśmy w ubiegły weekend. Mogliśmy posługiwać na Bożą chwałę i pozdrowienia od tamtych pastorów i zborów. Wiem, że dzieci i młodzież nasza miała fantastyczny czas na obozie i dziękuję serdecznie z tego miejsca wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego fantastycznego. Podziękujmy wszystkim tym osobom, które się zaangażowały w przygotowanie tego fantastycznego obozu dla naszych dzieci. Piątek, sobota, wszystkie relacje są na naszej stronie internetowej. Budowały z marshmallowów domy i różne inne. Później je zjadały? Czy to nie? Później już tego nie zjadały, co? Pytam brata Radka, bo widziałem go tam na zdjęciach. A więc dziękujemy serdecznie. Wiem, że były też osoby, które dojechały, pomagały w organizacji, był gościnnie brat usługujący. Dziękujemy im serdecznie za to, co wnieśli w życie naszej młodzieży i dzieci. Panie, kiedy przychodzimy do Twojego Słowa, Ty działaj potężnie w naszym życiu.
Ja i słowo Twoje przychodzi do nas z objawieniem. Niech Twój ogień stąpi na nas dzisiaj, niech Twój ogień rozpala nasze dusze. Panie, niech Twoja moc wypełnia nas, a Twoje namaszczenie na tym miejscu dzisiaj niechaj płynie jak rzeka, którą czytamy, Panie, w Twoim Słowie, która uzdrawia, która leczy, która przemienia. Tobie dziękujemy, że możemy być na tym miejscu, w Twoim imieniu, dla Twojej chwały. Halleluja. Ogień Boży. Ogień Boży. W wielu miejscach, bracia i siostry, w wielu miejscach nie ma ognia. Nie ma ognia Bożego. Panuje w życiu wielu wierzących, w życiu wielu chrześcijan, w życiu wielu małżeństw, nawróceni od wielu lat, ale i w życiu wielu zborów. Brakuje pasji, brakuje gorliwości, brakuje tego gorąca w ich życiu. Brakuje, powiedzmy to, ognia Bożego. I w dzisiejszych czasach widzimy to nagminnie. Widzimy to bardzo wyraźnie. Jest pewna forma, jest pewien rytuał w życiu wielu ludzi. Po prostu przyjść raz na miesiąc do kościoła, na pewno w święta i reszta nie ma znaczenia. Nie ma tam pasji i ognia, który rozpalałby serce miłością do Boga. Ekscytacja ze służenia Panu, entuzjazm ze społeczności z ludem Bożym. W wielu miejscach widzimy i czytamy o tym w Słowie Bożym, że w dniach ostatecznych miłość wielu oziębnie, będzie brakowało tego ognia, nie będzie ekscytacji. Być może tak jest też w Twoim życiu, na tym wstępie trzeba o to powiedzieć, bracie, siostro, może tak jest w Twoim życiu, że kiedy budzisz się w niedzielę rano, nie masz już tej ekscytacji z pójścia do domu Pana, jaką miałeś kiedyś. Tego entuzjazmu z tego, że idziesz na zgromadzenie ludu Bożego, tej pasji, która się z tym wiąże, tego ognia. W wielu miejscach brakuje ognia. Ognia w zespole muzycznym. W wielu miejscach brakuje ognia wśród młodzieży. Młodzież nie jest rozpalona ogniem, ale po prostu odchodzi później do świata. Tak długo jak muszą, bo rodzice ich zmuszają chodzić do kościoła, chodzą do kościoła, ale gdy tylko już nie muszą, przestają chodzić. Brakuje ognia. Brakuje ognia. W wielu miejscach brakuje ognia za kazalnicy. Nie ma ognia, jest tylko jakaś intelektualna pogadanka. Wiecie, dzisiaj nie ma problemu z wygłoszeniem kazania. Kazanie, możesz sobie wygłosić kazanie Jana Wesleya, Spurgeona, czy kogokolwiek, bo weźmiesz sobie jakąś książkę. Nie ma problemu, wrzucisz sobie na tablet. Dzisiaj nawet nie musisz spisywać kazania. Dzisiaj sobie włączysz tablet i to samo kazanie, które sobie zrobiłeś zdjęcie z jakiejś książki, możesz przeczytać. I jest kazanie. Kazanie, wygłoszenie, każdy z nas może wygłosić kazanie. Nie o to chodzi, aby wygłosić jakąś regułkę, jakąś treść. Brakuje ognia za kazanicy. I Spurgeon powiedział coś bardzo fajnego. Włóż trochę ognia w kazanie, albo włóż kazanie w ogień. Spurgeon. Ten wspaniały kaznodzieja Boży. A więc często brakuje ognia, kiedy rozglądamy się w koło. I bracia i siostry, ja nie mówię tylko o jakimś entuzjazmie. Ja wiem, że są różne zbory, różne kościoły. Kiedy byliśmy na spacerze, przedwczoraj przechodziliśmy obok tego najstarszego na Greenpointie budynku kościelnego, czyli tego Union Baptist Church tutaj niedaleko. To najstarsze na Greenpointie budynek kościelny 1860 czy jakoś tak. I tam akurat to jest taki bardziej tradycyjny zbór i tam ta pastorowa pieliła kwiatki. Podszedłem, przywitałem się. Ja lubię rozmawiać z ludźmi. Mówię, o jakie ładne kwiatki tu macie. Mówię, ja też lubię kwiatki. Sobie spędziliśmy kilkanaście minut na rozmowie. Prawda, ma 12 dzieci mają. Jedna z córek też ma na imię Abigail jak moja. Więc widzicie, ile można się dowiedzieć, porozmawiać. Tamta góra tamtego budynku nie działa. Spotykają się w podziemiach. Tam udało im się to wyremontować. A więc i to jest taki tradycyjny zbór. Mam wielu przyjaciół w różnych zborach, w różnych miejscach i wiecie, i nie o to chodzi teraz, żeby oceniać czyjąkolwiek formę, bo nie o tym mówimy. Są zbory, które śpiewają tylko hymny i okej, ja ich błogosławię, mam przyjaciół, którzy śpiewają tylko hymny, mam przyjaciół, którzy śpiewają bardziej Hillsongi czy inne i tak dalej. Nie o tym mówię. Mówimy o gorliwości i zapale dla Pana. O gorliwości i zapale dla Pana. W XVIII wieku ten sam Spurgeon, który powiedział włóż trochę ognia w kazanie albo włóż kazanie w ogień, ten sam Spurgeon był pełen ognia Bożego, chociaż śpiewali tam tylko hymny. Ale ci sami ludzie doświadczali, byli gorliwi, doświadczali Bożej obecności. W swoim życiu był to jeden z największych ówcześnie zborów pańskich. Więc mówimy o zapale, mówimy o entuzjazmie, by iść do domu Pana, mówimy o gorliwości, by służyć Panu, by przyłączyć się do Bożego dzieła, by żyć dla Jego chwały, by oglądać Jego chwałę. A więc, bracia i siostry, mówimy o ogniu Bożym. Pismo Święte mówi nam w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, 11 werset, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.
Bóg zsyła ogień i Bóg chrzci swoim ogniem, bracia i siostry, ale żeby ten ogień płonął, musimy dodawać drewna do ognia. Wielu chrześcijan dziwi się, dlaczego ogień nie płonie w ich życiu. Przypowieści Salomona mówią wspaniałe słowa w 26 rozdziale, 20 wersecie. Gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie. Żeby był ogień. Bóg jest Bogiem, który zsyła swój ogień. Zaraz o tym zobaczymy i powiem o tym więcej. Bóg jest Bogiem, który odpowiada ogniem. Ale żeby ogień płonął w twoim życiu, ty musisz dokładać drewna. Jeżeli ktokolwiek rozpalał kiedykolwiek kominek, albo paliłeś w piecu, albo robiłeś grilla, to wiesz, że jeżeli nie dołożysz drewna do ognia, ogień zgaśnie. Tak samo jest w naszym życiu. Słowo Boże mówi, to co jest prawdą w życiu fizycznym, to jest prawdą w życiu duchowym. I przypowieści Salomona to mówią. Po co w przypowieściach Salomona jest napisany taki werset, że jeżeli brakuje drewna, to ogień gaśnie? No przecież Słowo Boże, mało rzeczy było do napisania, mało rzeczy miał Pan Bóg do napisania, że musiał nam pisać taki werset, że jak nie ma drewna, to ogień gaśnie? Bracie, czy ty po co nam Pan Bóg to napisał? Żeby nas nauczyć tego, że jak chcesz grilla zrobić, to musisz dodać drewna? No nie, po prostu Bóg używa prawdę fizyczną, żeby pokazać nam prawdę duchową. Że jeżeli nie ma drewna w twoim życiu duchowym, to ogień zgaśnie. A inny fragment Bożego Słowa mówi, nie gaście ducha. Ten drewno to jest drewno modlitwy, to jest drewno słowa, to jest drewno społeczności, braci i sióstr razem na jednym miejscu. To jest drewno pasji, gorliwości, by słuchać Jego słowo, by otrzymać coś od Niego, by przyjąć coś od Niego. Twoje dzieci są niezbawione być może, twoja rodzina jest niezbawiona. To jest drewno, które dokładasz w modlitwie. Mówisz, Panie, nie puszczę Cię, póki mi nie pobłogosławisz. Walczysz czasami ze swoim ciałem, walczysz czasami z różnymi rzeczami, ze zmęczeniem cokolwiek, ale mówisz, Panie, jestem gorliwy, wstań rano w niedzielę, pójdę na spotkanie z Tobą, jestem gorliwy, chcę dołożyć ognia. Widzisz, że gaśniesz, mówisz, Panie, pójdę w miejsce, w którym jest ogień. Gdzie jest miejsce, w którym jest ogień? Tam, gdzie spotykają się ludzie Boży, tam, gdzie Kościół się gromadzi. Mówisz, Panie, brakuje mi ognia. Niektórzy, jak im brakuje ognia, mówią, okej, brakuje mi ognia, to pośpię dłużej. Nie, jeśli brakuje Ci ognia, idź w miejsce, gdzie jest ogień. Brakuje Ci namaszczenia, idź w miejsce, gdzie jest namaszczenie. Proste. Jak brakuje Ci pieniędzy, idziesz w miejsce, gdzie są pieniądze, idziesz do banku. Tego, czego Ci brakuje, idziesz w miejsce, w którym to jest. Więc jeśli brakuje Ci ognia, idź w miejsce, w którym jest ogień. A Boży ogień jest tam, gdzie gromadzi się Jego lud. Tam, gdzie gromadzą się Jego dzieci. Ale musisz coś z siebie dać. Czasami musisz zaprzeć się swojego ciała. Musisz coś z siebie dać. Musisz dorzucić drewna do ognia. Musisz czasami, jeżeli jest fizyczny ogień i chcesz zrobić w kominku czy gdziekolwiek, musisz rozłupać to drewno. Musisz czasami przynieść to, nie czasami, zawsze musisz przynieść z zewnątrz, do domu. Wiem, bo sam paliłem w kominku. Musisz to przynieść. Popatrzcie, jaki wysiłek. Musisz kupić, musisz zapłacić. I tak samo jest z duchowym. Często musisz ponieść jakiś koszt, żeby mieć ogień duchowy, żeby dodać tego drewna. To drewno to modlitwa. To post, to szukanie Boga, to czytanie Jego słowa, to uczęszczanie razem na jedno miejsce w zgromadzeniu ludu Bożego. I wówczas Bóg zsyła ogień, ale ty musisz dać drewno, bracie i siostro. Nikt się to nie zmyli. Niech ci nie zmyli narzekanie niektórych ludzi, którzy mówią, gdzie jest ten ogień, gdzie jest ten ogień, ale nigdy nie dodali drewna do swojego życia. Jest mnóstwo ludzi, którzy nigdy nie dali żadnego drewna do swojego życia i dziwią się, czemu nie ma ognia. Nie modlisz się, nie czytasz słowa, nie chodzisz do kościoła, nic i mówisz, nie ma ognia. Bóg jest Bogiem, który odpowiada ogniem, ale przyniesienie drewna jest twoją i moją rolą. Zawsze. Zawsze tak było. Zawsze tak jest. Bóg jest Bogiem, który odpowiada ogniem. I patrzcie nawet w Tesaloniczan, 5 rozdział, 19 werset, 1 Tesaloniczan jest napisane, ducha nie gaście. Ale dlaczego? Znowu porównanie do ognia. Gasić można ogień. Jest powiedziane, ducha nie gaście. Dodawajcie tego drewna. W przypowieściach jest napisane, tam, gdzie nie ma drewna, tam ogień gaśnie. Ducha nie gaście. Musisz dodawać drewna. Musisz regularnie dodawać drewna do swojego ognia, jeżeli chcesz płonąć. Wiecie, każdy, nieważne, czy jesteś największym ewangelistą, czy jesteś kaznodzieją, czy jesteś pastorem, czy jesteś, cokolwiek byś nie robił, jak wysoko byś nie był, jeśli przestaniesz dodawać ogień do swojego życia, to duch zacznie gasnąć. Nie ma znaczenia, co osiągnąłeś 10 lat temu. Czyż nie widzieliśmy upadki wielu mężów Bożych? Nie ma znaczenia, że 10 lat temu głosiłeś do audytoriów 20 tysięcy ludzi. Jeżeli przestaniesz dokładać drewno do swojego życia, czekacie, to samo co Dawida, który przechadzając się, kiedy miał być na bitwie, przestał dokładać drewno do swojego życia, pomyślał, wojsko poszło na wojnę, on się przechadzał po swoim balkonie w tym momencie. Stanie, czekacie, to samo. Pożądliwość w twoim sercu przyjdzie i zniszczy, i zniweczy to, co Bóg zaplanował dla twojego życia. Ale dokładaj ogień, dokładaj drewna.
A Bóg zajmie się ogniem. Biblia jest tak wspaniała, pokazuje nam charakter Boży. Bóg zajmie się ogniem. To jest tak samo jak z rzeką Ducha Świętego. Rzeki Ducha Świętego nie musisz prosić, żeby płynęła. Halleluja. Ona płynie. Ona płynie. Jedyne, co ty i ja musimy zrobić, to usunąć wszelką przeszkodę. Halleluja. Usunąć wszelką przeszkodę. A ta rzeka będzie płynęła. Tak samo jest z ogniem Bożym. Jedyne, co ty i ja musimy zrobić, to dołożyć drewna. Stać się żywą ofiarą dla Pana, a ogień jest Jego sprawą. On da ogień, bo On przyobiecał, że On wychodzi i odpowiada ogniem do swoich dzieci. I widzicie, wobec ognia nie można pozostać obojętnym. Znowu mamy obraz fizyczny tego, co jest duchową rzeczywistością. Wobec ognia nie można pozostać obojętnym. Nikt nie zostaje obojętny wobec ognia. Jeden brat przyszedł do mnie i słusznie, że przyszedł, zadając pytanie. Bo tak właśnie powinniśmy robić, jeśli mamy jakieś pytanie, jakąś wątpliwość. 80% ludzi tego nie robi. Kiedy mają jakieś pytanie, jakąś wątpliwość, to nie pytają, sami próbują odszukać i tak dalej, albo inne rzeczy wymyślają. Dobrze jest, jeśli mamy jakieś pytanie, wątpliwość, przyjść i rozmawiać. To jest Boże Słowo. Biblia nas o tym uczy, abyśmy rozmawiali, abyśmy badali się. Jeden brat przyszedł do mnie i mówi, jak to jest, mówi pastorze, jak to jest, że Pan Bóg dotyka niektórych ludzi i mają jakieś takie reakcje fizyczne w swoim ciele. Jak to jest? Wziąłem zapalniczkę. Mówię, popatrz, co prawdziwe w świecie fizycznym jest prawdziwe w świecie duchowym. Wydaj rękę. I dał mi swoją rękę. Zapaliłem zapalniczkę. Kilka sekund. Auć! Mówię, twoje ciało fizyczne zareagowało na ogień. I reaguje zawsze. Ktoś z was kiedyś kładł sobie nad świeczką, tak? Bawimy się tak czasami, jest tak? Zapalisz świeczkę, masz zawsze ochotę. Nie wiadomo czemu, ale masz ochotę sobie tą rękę przypalić. Ale ile wytrzymasz? 10 sekund? 20? Zabierasz rękę. A gdyby to było znienacka, to nawet byś wydał jakiś dźwięk. Auć! Albo wejdź znienacka na rozżarzone węgielki. Auć! Bracia i siostry, my mówimy o ogniu Bożym i to jest tak samo realny ogień, jak fizyczny ogień. Tylko, że ten fizyczny dotknął ręki tego brata. Auć! Mówimy o ogniu duchowym, który dotyka twojego wnętrza. Jeżeli ogień duchowy dotyka twojego wnętrza, jak myślisz, dlaczego nie może wpłynąć na twoje ciało? Tak samo może wpłynąć na twoje ciało. I wówczas twoje ciało reaguje w jakiś sposób, w który zostało dotknięte ogniem. Problem polega na tym, że większość wierzących nawet nie zna duchowej rzeczywistości, nie rozumie, że to, co prawdziwe w świecie fizycznym, to jest obraz rzeczy duchowych. Że to jest obraz rzeczy duchowych. Że to jest obraz, Bóg nie stworzył tego tak, o, z niczego. Bóg stworzył to z siebie, mając to wszystko w swoim umyśle, cały ten świat. To jest tylko odbicie pewnych rzeczy duchowych. I ten ogień jest prawdziwy i dotyka wnętrza. Jeżeli ogień fizyczny może dotknąć twojego ciała i wydasz jakiś dźwięk i coś się stanie z twoim ciałem, o ileż bardziej ogień duchowy, który jest dużo potężniejszy, który jest dużo większy, który jest dużo wspanialszy. To jest tak, jakbyś cały wszedł w ognisko. Co się stanie z tobą, jak wejdziesz w ognisko fizyczne? Co się stanie z tobą? Zaczniesz wydawać dźwięki, może zaczniesz skakać. Widzieliście nabożeństwa zielonoświątkowe niektóre, kiedy ktoś nagle zaczyna biegać, bo to dokładnie się dzieje. Kiedy staniesz w żywym ogniu, prawdziwym, nagle musisz zacząć biegać. I niektórych w życiu tak się dzieje. Nagle duchowy ogień na nich wstępuje i muszą zacząć biec i biegną w koło sali. Ktoś był na takich nabożeństwach? Tak jest. To się zdarza. Kiedyś też się zastanawiam, mówię, po co on biega? Chciał się wybiegać, mógł iść na maraton. Ale po prostu w tym momencie ten człowiek czuje, jakby coś się paliło pod jego nogami. I nie jest w stanie ustać. To jest dokładnie tak, jakbyś wszedł w ogień, ktoś chodził po ogniu. Ja nigdy nie chodziłem, nie? Ale jakbyś, tak sobie wyobrażam, że jakbyś wszedł w ognisko, to byś chciał z niego jak najszybciej uciec. Tylko, że w tym przypadku to nie jest tak, że ty chcesz uciec z tego ognia. Ty po prostu, on jest przyjemny, ale jednocześnie jest potężny. Jest pełen mocy. A więc to jest to. Jeremiasza, 20 rozdział, 9 werset. Bracia i siostry, my czytamy Biblię czasami mało uważnie i uciekają nam pewne wersety albo ich połówki. W Jeremiasza, 20 rozdziale, 9 wersecie Jeremiasz mówi o tym, że odczuwał w swoich kościach ogień, w całym swoim ciele. Jeremiasz o tym mówi. Prorok starotestamentowy. A więc chcemy dzisiaj o tym mówić, bracia i siostry, że Bóg jest obecny, że On jest wszechobecny, że Emanuel, Bóg z nami, jest Bogiem, który się manifestuje. I jednym z symboli tej manifestacji Bożej, a nawet symbolów Jego boskości jest ogień. Bóg jest wszechobecny, On jest wszędzie. Wiemy o tym i większość z nas, jak wie, że nie ma z tym problemu. Bóg jest wszechobecny, On jest wszędzie. Ten sam Bóg zdecydował się dać nam swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby zmarł za nasze grzechy. I On stał się
On jest tym Emmanuel, który jest kim? Bóg z nami. A więc ten wszechobecny Bóg mówi, ja jestem z wami. A więc wiemy, że Bóg jest z nami. Halleluja. On jest zawsze z nami. Halleluja. On jest zawsze ze mną. Halleluja. Wszechobecny Bóg, jeśli nie oddałeś Mu swojego życia, możesz to zrobić dzisiaj. Oddać Mu swoje życie i powiedzieć, Panie Boże, oddaję Tobie moje życie. Wierzę w ofiarę Pana Jezusa. I ten wszechobecny Bóg stanie się Emmanuelem. Bogiem w Tobie. Bogiem z Tobą zawsze i wszędzie. Ale bracie, siostro, jest jeszcze coś, o czym Biblia nam mówi. Że Bóg, ten sam Bóg jest Bogiem manifestującym się. Manifestującym się. I to jest tak manifestująca się obecność Boża, która jest odczuwalna fizycznie. Powiedz mi, gdzie to znajdujemy w Biblii? Wystarczy otworzyć pierwszą Mojżeszową, pierwszy, drugi, trzeci rozdział. Co działo się z Adamem i Ewą? Oni znali Pana tak blisko, odczuwali Jego obecność, znali Jego obecność, rozmawiali z Nim, chodzili po ogrodzie, dopiero kiedy zgrzeszyli. Mówią, jesteśmy nadzy, jesteśmy goli, musimy się ubrać. Oni chodzili z Panem, obecność Pana tam była, oblicze Pana tam chodziło. Bóg stworzył nas do tego, abyśmy mieli z Nim relację tak bliską, jak Adam i Ewa. I taką będziemy mieli wspaniałą relację z Nim, kiedy będziemy z Nim połączeni. Tak bliską relację Bóg zaplanował dla Ciebie i dla mnie. Odczuwalną fizycznie. Kiedy zgrzeszyli, odczuli fizycznie różnicę. Powiedzieli, jesteśmy nadzy. Kto wam powiedział, że jesteście nadzy? Odczuli fizycznie, chodzili fizycznie z Panem. Znali Jego głos, rozmawiali z Nim. To jest ta wyczuwalna fizycznie obecność Boża. A spójrzcie, co się dzieje, kiedy widzimy, nie będziemy czytali tych wszystkich fragmentów, ale Księga Wyjścia, druga Księga Mojżeszowa. Widzimy Mojżesza, który widzi płonący krzak. Jest fizyczna obecność Boża, ale krzak nie spala się. Wrócimy do tego za chwilę, kiedy pójdziemy i zobaczymy, czym jest Boży ogień, że to jest ogień, który płonie, ale cię nie niszczy. Halleluja. Ale widzicie, fizyczna Boża obecność, Bóg objawia się w ogniu Mojżeszowi. Ten sam Mojżesz w Księdze Wyjścia, 33 rozdział, 14-15 werset mówi coś niezwykłego. Kiedy mówi do Pana, przeczytajcie sobie w domu, 33 rozdział, 14-15 werset, on mówi, Panie, my pójdziemy, jeśli Twoje oblicze, inne tłumaczenia używają słowa obecność. Oblicze Boże w Piśmie Świętym oznacza Jego obecność. I Mojżesz mówi, Panie, pójdziemy, jeśli Twoje oblicze pójdzie z nami. O czym Ty, Mojżeszu, mówisz? Czy Ty nie wiesz, że Bóg jest wszechobecny? Bóg jest wszechobecny. On was wyprowadził z Egiptu, a Ty prosisz Pana, żeby Jego obecność poszła z wami? Widzicie, Mojżesz znał obecność Pana w sposób intymny, manifestującą się obecność. Mojżesz widział krzak płonący, Mojżesz widział obłok ognia, Mojżesz był na górze, Mojżesz rozmawiał z Panem, Mojżesz miał 10 przykazań, które otrzymał. Mojżesz wiedział, że jest olbrzymia różnica między Bogiem, który jest wszechobecny, a Jego manifestującą się obecnością. I Mojżesz mówi, ten Mojżesz, który miał absolutną pewność, że Bóg jest wszechobecny, widział Boga działającego w cudach i znakach, mówi, Panie, my pójdziemy, jeśli Twoje oblicze pójdzie z nami. Jeśli Twoja obecność pójdzie z nami. I Bóg mówi, dobrze, ja pójdę z wami. Mówimy więc o manifestującej się obecności Bożej. Mówimy o przejawiającej się obecności w taki sposób, że jest ona wyczuwalna dla człowieka. On jest obecny wszędzie, ale mówimy tu o manifestującej się Jego obecności. Więc bracia i siostry, żeby otrzymać coś od Pana, trzeba mieć tę wiarę, że On jest tym, który udziela dobre rzeczy. Wiecie, Bóg jest tu dzisiaj obecny, On jest wszechobecny. Ale kiedy gromadzimy się razem, po co Słowo Boże mówiłoby, że gdzie dwaj lub trzej ja jestem obecny pośród was? Skoro Bóg jest wszechobecny, co za absurd? Po co Biblia w ogóle takie rzeczy pisze? Panie Boże, Ty jesteś wszechobecny, po co w ogóle nam mówisz, że jesteś w jakiś... Ponieważ jest ta szczególna Boża obecność. Jedną rzeczą jest wiedzieć, że Bóg jest wszechobecny, a drugą rzeczą jest wiedzieć, że ten Bóg jest obecny w Twoim życiu. A jeszcze jedną rzeczą jest wiedzieć, że ten Bóg manifestuje się teraz, w tym momencie, w Tobie. Że daje Tobie to, czego w tym momencie potrzebujesz. To jest dokładnie to, że jesteś zaspokojony w tej potrzebie, którą masz. Że On manifestuje się w tym momencie w Twoim życiu. Jego obecność się manifestuje i zaspokaja tę potrzebę, którą masz. I to jest manifestacja Jego chwały, Jego mocy. W Słowie Bożym widzimy Boga w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 29 werset, opisanego jako Bóg jest ogniem pożerającym. Ten symbol Bożej obecności pojawia się bardzo często. Widzimy później Bożą chwałę w Księdze Wyjścia, 14 rozdział, 19 werset. W Księdze Ezechiela, kiedy widzimy opis Boży, 1 rozdział, 4 werset, ponownie widzimy potężne płomienie ognia Bożego. A więc bracia i siostry, Boża obecność
jest czymś wspaniałym i czymś cudownym. I możemy w swoim życiu mieć wiedzę o tym, że On jest wszechobecny, natomiast stracić świadomość Jego obecności w naszym życiu. I wiesz, że On jest wszechobecny, wiesz, że On jest wszędzie, ale nie masz tego poczucia, tej świadomości Jego obecności w twoim życiu. I są takie momenty, mówiliśmy to 2-3 tygodnie temu, że są takie momenty w życiu każdego chrześcijanina, kiedy przechodzisz przez pustynię. Dlatego Biblia mówi w liście do Koryntian, znamy ten fragment, 6 rozdział, 5 rozdział, 7 werset, że sprawiedliwy żyje z wiary, nie przez oglądanie. Są takie momenty, kiedy idziesz przez pustynię. Idziesz przez pustynię. Po prostu masz wiedzę o tym, że On jest. Ale wydaje ci się, że jesteś na duchowej pustyni i tak jak na pustyni, znowu fizyczny obraz jest obrazem duchowego obrazu, tak jak na pustyni byś szedł, byłoby ci sucho, byłoby ci ciężko, byłbyś zmęczony. Tak samo i w duchowym życiu czujesz się jakoś, mówisz, Panie, gdzie Ty jesteś? Są takie momenty i dlatego Biblia mówi, w takich momentach idziesz przez wiarę, a nie przez oglądanie. Ale jeśli studiujesz uważnie Biblię, to nigdy Bożym celem dla ciebie i dla mnie nie jest, abyś zawsze był na pustyni. Halleluja. Gdzie to jest problem, niektórych chrześcijan nie rozumieją tego. Biorą takie fragmenty i mówią, no przecież tak jest. Tak, tak jest. Czasami przechodzimy przez pustynię, ale Bożą wolą nigdy dla Izraela nie było, żeby zostali na pustyni. Bożą wolą dla Izraela nawet nie było, aby 40 lat krążyli po pustyni. Gdyby byli posłuszni, weszliby szybciej do ziemi obiecanej. Halleluja. Przechodzimy przez pustynię. Żyjemy w upadłym świecie. Tak jest. Tak się zdarza. Ale Bożą wolą nie jest dla ciebie, abyś pozostał na pustyni. A więc tak czasami zdarza się. Natomiast Bóg, który jest wszechobecny, On chce, abyśmy mieli świadomość Jego obecności, byśmy doświadczali Jego obecność. Duch Święty tak samo jest zawsze z nami. Ten Duch Święty, który ożywił Pana Jezusa z martwych, to jest Duch Święty, który mieszka w moim i Twoim wnętrzu. Halleluja. To jest ten sam Duch Święty. Jeśli jestem dzieckiem Bożym, uwaga, On jest zawsze we mnie. I ja wiem, że On jest we mnie. Ja wiem, że On mieszka we mnie. I ten sam Duch Święty pragnę, aby objawiał się, aby manifestował się w moim życiu. Jego manifestacja to przyniesienie Bożego Królestwa do mojego życia. Że kiedy jestem smutny, to On poprzez swoją obecność przynosi radość. I to jest manifestacja Jego obecności w moim życiu. To, że On jest zawsze, ja wiem i ja w to wierzę. A dlatego właśnie, kiedy jest mi ciężko, kiedy jest mi źle i ja nic nie czuję, moje ciało jest mdłe, a duch ochoczy, jakkolwiek, to ja przychodzę i mówię, Duchu Święty, Boże mój, przyjdź z odpowiedzią Twoją. I On zaczyna się manifestować we mnie. On ożywia moje martwe członki, jak mówi Słowo Boże. On ożywia moje ciało. On pomaga mi, On podnosi mnie. Coś się stało w Twoim domu. Straciłeś przyjaciela. Nie wiem, spotkał Cię rozwód. Cokolwiek się stało. Umarł ktoś bliski Tobie. Jedziesz samochodem. Jest Ci smutno, jest Ci przykro. To jest normalne. Twoje ciało tak reaguje. I Ty wiesz, że Duch Święty jest w Tobie. Sama wiedza jeszcze nie zmienia tego wszystkiego. Po prostu wiesz. Jesteś wierny Panu. Ale możesz poprosić, powinieneś poprosić, Panie, przez Twego Ducha Świętego podźwignij mnie, podnieś mnie. I kiedy On to czyni, to jest właśnie Jego manifestująca się obecność w Twoim życiu, że nagle jedziesz smutny, jest tak ciężko, mówisz, nie dam rady. Albo przychodzi jakiś ciężar, jakaś ciemność. Macie tak czasami, przychodzi jakaś ciemność, nie wiecie skąd się bierze, ale jest tak, bo diabeł atakuje, on będzie atakował. Ale wtedy Ty jedziesz tym swoim autem i mówisz, Panie, tak ciężko mi na sercu, tak ciężko mi. Podźwignij mnie i nagle Jego obecność się manifestuje. Być może zaczynasz się śmiać, albo może zaczynasz płakać. Nie wiem, co, jak Bóg Ciebie dotyka. I nagle odchodzi ten ciężar. Mówisz, Panie, dziękuję Ci, dziękuję Ci, dziękuję Ci. Wiem, że jesteś ze mną. Wcześniej też wiedziałeś, że On jest z Tobą, ale Jego manifestująca obecność sprawiła, że coś się zmieniło w Twoim życiu. Halleluja. Więc bracia i siostro, to jest coś, co musimy zrozumieć. Bo znowu, jak mówiliśmy 2-3 tygodnie temu, niektórzy wpadają w skrajności. I w skrajność tego, że tylko przez wiarę tak całe życie będzie źle, nieważne. Przez wiarę. No, jesteś na pustyni, idziesz przez wiarę. Ale ten sam Bóg, On jest Bogiem, który odpowiada. Halleluja. Widzicie, a więc to zamieszkiwanie Ducha Świętego w nas nie jest tym samym, co manifestująca się obecność Jego w nas. Wszyscy wiemy, że jesteśmy zbawieni. Wszyscy, którzy oddaliśmy Mu swoje życie, wiemy, że Duch Święty mieszka w nas. Ale w tej momencie Jego manifestacji On daje nam się poznać w bliższy sposób. My wołamy, Panie, pomóż. A Duch zaświadcza w naszym wnętrzu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Parakletos, Duch, to słowo parakletos, czyli pomocnik. Co to znaczy pomocnik?
To znaczy, że właśnie w tym momencie, kiedy ty wiesz, że On jest z tobą, a ty Go prosisz o pomoc i On się manifestuje. Możesz wiedzieć, że brat Olek jest przyjacielem brata Ryszarda. Lubicie się? I wiesz o tym, prawda? I oni wiedzą o tym. Jeden mieszka na północy Nowego Jorku, drugi na południu Nowego Jorku. I są. Ale widzicie, jest jedną rzeczą wiedzieć. Brat Ryszard może wiedzieć, że on jest jego przyjacielem. I on o tym wie. Ale kiedy potrzebuje pomocy, zadzwoni do niego. I brat Olek pojedzie. Manifestuje się jego obecność w życiu. On zawsze wie. Jest mu ciężko, nie wiem, skaleczył się w palucha, przybijał gwoździa, przybił sobie rękę do tego i nie może jej wyciągnąć. I on wie, że ma przyjaciela, tak? Ale on to wie. Ale ten przyjaciel nie pomaga mu w żaden sposób, bo mieszka na południu. On zadzwoni do przyjaciela, przyjaciel przyjeżdża, pomaga mu. Jest to manifestująca się obecność tego przyjaciela w jego życiu. Halleluja. My wiemy, że Duch Święty mieszka w nas. On jest cały czas w nas. Bóg jest wszechobecny, ale manifestująca się obecność Boża w naszym życiu jest czymś szczególnym, czymś wspaniałym, kiedy On przychodzi w tym momencie, kiedy Go potrzebujesz, albo po prostu, kiedy Go uwielbiasz, albo kiedy oddajesz Mu się bardziej. Halleluja. Manifestująca się obecność Boża, tak samo jak w naszym życiu manifestuje się ta obecność jakiegoś przyjaciela. A więc bracia i siostry, czy powinniśmy wierzyć w Bożą wszechobecność, nawet kiedy nie czujemy tego, że On jest z nami? Absolutnie tak. Hebrajczyków mówi nam 13 rozdział, 5 werset. Nasza wiara opiera się na Słowie Bożym. 13 rozdział, 5 werset mówi, że On nas nigdy nie opuści, nigdy nie zostawi. A więc nawet kiedy nic nie czujesz, nawet kiedy wokół ciebie jest pustynia, nie wiesz, co masz zrobić, czujesz, jakbyś był wypompowany, to stoisz na Słowie Bożym, mówisz, Panie, stoję na Twoim Słowie, Twoje Słowo mówi, że Ty jesteś ze mną, nic nie czuję. Czuję się, jakbym był sam na pustkowiu, ja nic, po prostu nie mam siły, ale wiem, że Twoje Słowo mówi, jedyne, co mogę zrobić, stanąć na Twoim Słowie i stoję na Twoim Słowie, bo Twoje Słowo mówi, że Ty mnie nigdy nie opuścisz, nigdy nie zostawisz, stoisz wiernie. Ale czy jednocześnie, kiedy to jest prawdą, czy jest też prawdą to, że powinniśmy szukać Jego obecności? Amen! Tak samo jak prawdą jest to, że kiedy nic nie czujesz, kiedy jesteś na pustyni, to stoisz wiernie na Bożym Słowie, mówisz, Panie, Ty powiedziałeś, że mnie nie opuścisz. Wiem, że jesteś ze mną, ponieważ tak mówi Twoje Słowo. Tak samo powinniśmy szukać, mówić, Panie, ja pragnę doświadczać i przeżywać Twojej obecności w moim życiu. Chcę, byś przyszedł do mnie potężnie, wypełnił mnie swoją obecnością. A więc szukamy tego pocieszenia, tej pomocy Bożej, żeby zamiast strachu przyszedł pokój, żeby zamiast smutku przyszła radość, żeby zamiast gniewu przyszło przebaczenie. A więc, bracia i siostry, widzicie, bo można popaść w skrajność myślenia niektórych ludzi tylko przez wiarę, tylko przez wiarę. I myślą, że całe życie mają chodzić po pustyni. Drudzy może powiedzą, jeśli jesteś na pustyni, to coś jest z tobą nie tak. Wcale nie. Najwięksi herosi Boży czasami byli na pustyni. Więc widzicie, można popaść w taką czy taką skrajność. Prawda jest po prostu w Biblii zawarta taka. On jest z nami zawsze, niezależnie od tego, co dzieje się w twoim życiu, ty stoisz na Jego Słowie. I w tym samym czasie Słowo Boże zachęca nas, szuka Jego obecności, doświadcza Jego obecności. Jego planem dla ciebie nie jest, byś pozostał na pustyni przez całe swoje życie. Halleluja. Szukaj Jego obecności, Jego rzeki płynącej. A więc, bracia i siostry, widzimy, że w Biblii tym jednym z obrazów Boga jest ogień Boży. Możemy nawet powiedzieć, że jest to symbol boskości. W Hebrajczyków 12, rozdział 29 werset czytamy o tym właśnie, że nasz Bóg jest ogniem pożerającym jako symbol boskości. Znajdujemy to w Hebrajczyków 12, 29. A w Izajasza 4, rozdział 4 werset, też niezwykły fragment Bożego Słowa, czytamy, że Duch Święty jest ogniem, jest duchem płonącego ognia. Nieprawdopodobny werset Izajasza 4:4, że Duch Święty jest jak ogień płonący. Halleluja. I spójrzcie, co się stało w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Kościół został założony. Duch Święty stąpił na nich jak? W postaci ognia. Słuchajcie, cała Biblia jest spójna. Halleluja. Jeremiasz mówił, w moich kościach płonie jakby ogień. Ten prorok. Izajasz mówi, inny prorok. On też znał obecność Bożą. On mówi, Bóg, Duch Święty jest jak płomień ognia. Duch Święty jest jak płomień ognia. Pomyśl sobie, jeżeli Duch Święty jest jak płomień ognia i ten Duch Święty mieszka w tobie, to oznacza, że On może ciebie dotknąć, tak samo jak fizyczny ogień może dotknąć ciebie z zewnątrz, tak On może dotknąć ciebie od wewnątrz. Halleluja.
Tak jak wrzucasz jakieś brudne rzeczy, śmieci wrzucasz do ognia, aby je wypalić, żeby wyczyścić złoto, wrzucasz je do ognia, musi wejść temperatura, ono się oczyszcza. Tak samo ten Duch Święty, który jest ogniem w nas, ma moc oczyszczać ciebie z wszelkiego grzechu, z wszelkiego brudu, ale też oczyszczać ciebie w taki sposób, nie nawet z fizycznych takich grzechów zewnętrznych, ale z wewnętrznych różnych przekonań. Oczyszczać ciebie po to, żebyś był gotowy do posługiwania, halleluja, żebyś mógł pójść do tego świata i kiedy widzisz, że ktoś potrzebuje Bożego ognia, uwolnienia, przebaczenia, czegokolwiek by to nie było, to on może użyć ciebie, by zanieść ten ogień tym ludziom, którzy są wkoło. A więc Boży ogień. Boży ogień. Izajasza 4:4. Jeżeli ta zapalniczka może dotknąć twojego ciała z zewnątrz, bracie i siostro, ileż bardziej Boży ogień może dotykać twojego wnętrza. I ten ogień może manifestować się na różne sposoby. W życiu niektórych, kiedy ten ogień zaczyna dotykać ich wnętrza, objawia się to jakąś radością, jakimś śmiechem. Czytaliście biografię Billy'ego Grahama? Zaskoczę was. Billy Graham mówi o swoim doświadczeniu niezwykłego, cudownego śmiechu. Billy Graham. Podam wam przykłady samych niezielonoświątkowców, ponieważ niektórzy ludzie próbują mówić, że my zielonoświątkowcy to jesteśmy tacy emocjonalni. Podam wam przykłady teraz 4-5 mężów bożych, nie z nazwy zielonoświątkowców, którzy doświadczyli potężnych manifestacji. Billy Graham mówi w swojej autobiografii, jak doświadczył potężnego, cudownego, ponadnaturalnego śmiechu w swoim życiu, kiedy Duch Święty go dotknął. Ten ogień Boży w twoim życiu może się objawić płaczem fizycznym. No, jeżeli byś się poparzył fizycznie, też czasami mógłbyś zapłakać. Tak jest? Tak jest? Tak samo duchowy. Wiecie, to jest wszystko obraz rzeczy duchowych. Ten ogień może się objawić utratą sił fizycznych. Czytamy w Jonathana Edwardsa w wielu pismach, które napisał, tego wielkiego kaznodziei przebudzeniowego. XVIII wiek. Kiedy Duch Święty zstępował, mówi, całymi nocami ludzie byli jakby pod utratą fizycznych sił, leżąc nie mogli wstać. Jonathan Edwards, ten wielki kaznodzieja Nowej Anglii, tutaj New England. Czytamy wreszcie o gorącu odczuwalnym w sercu. Jan Wesley. Ponownie wielkie przebudzenia, wielki kaznodzieja, XVIII wiek. On pisze nieraz, jak w swoim sercu odczuwał gorąc. Mówi, jak płonęło to w jego sercu. Gorąc, bo to jest ten ogień Boży. A wreszcie Charles Finney, który posługiwał tu w Upstate New York. Co on mówi? Sam jego opis tego, jak doświadczył chrztu Duchem Świętym. Kto z was czytał Charlesa Finneya, Duchowe Przebudzenie? Parę osób. Kiedy on opisuje, jak doświadczył Ducha Świętego, on mówi, stąpił na mnie Duch Święty, mówi, i jakby fale elektryczności przepływały przeze mnie z góry na dół, z góry na dół, z góry na dół. Mówi, jakby elektryczność przechodziła przeze mnie. Wiecie, podaję wam nazwiska, nawet nie zielonoświątkowych kaznodziei. Celowo to robię. Bo to jest właśnie ten obraz tego. O, moglibyśmy się cofnąć nawet w historii Kościoła wstecz. Do ojców Kościoła i tak dalej. I moglibyśmy znaleźć to. Ale to nie jest wykład historyczny, więc nie będziemy szukali aż tylu przykładów. Bracia i siostry, więc ten ogień, tak samo jak ogień fizyczny dotyka z zewnątrz, tak samo ogień duchowy, ogień Boży może dotknąć ciebie od wewnątrz i to powoduje pewne rzeczy w twoim życiu. A więc tak jest. Modliłem się o jedną kobietę. Pamiętam, modliłem się o jedną kobietę i nagle zaczęła się śmiać z taką wielką radością. Wybuchnęła od płaczu do śmiechu. Ja nie wiedziałem do końca. Nie mogłem wiedzieć. A zaczęła się śmiać i kiedy modliłem się o nią, śmiała się i śmiała się i śmiała się. Później się okazało, że to była radość, wczesna radość z tego, co Bóg dokonał w jej życiu, ponieważ modliła się o dzieci. I nie mogła mieć dzieci. W tym momencie modlitwy, kiedy Boży ogień na nią stąpił, to się zamanifestowało radością. Czyli przez wiarę już wcześniej odebrała, zanim jeszcze wiedziała o fizycznym znaku. Rozumiecie, jak to się dzieje? Halleluja. Czyli radość przyszła do niej, zanim jeszcze widziała fizyczne objawienie tego. I później po jakimś czasie, po kilkunastu miesiącach, można było wiedzieć, jaki był powód tej niebiańskiej radości. Halleluja. Ogień Boży. On się może tak manifestować. A więc czytamy o tym w Ewangelii Łukasza również. 12 rozdział, 49 werset. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 49 werset. Czytamy takie oto słowa. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię, jakżebym pragnął, aby już płonął.
Pan Jezus mówi, ogień przyszedłem rzucić na ziemię, jakżebym pragnął, aby już płonął. Większość komentatorów starożytnych, ojców kościoła i tak dalej, interpretowała ten ogień właśnie jako ogień Bożego Ducha. Ogień Bożego Ducha, który wstępuje i wypełnia Kościół tym gorliwością i zapałem do zwiastowania Jego Ewangelii. Niektórzy komentatorzy mówią, że ten fragment mówi o ucisku, o tym, że ogień Boży, kiedy wstępuje, to On dzieli ludzi, tak jak czytamy w innych fragmentach, prawda? O, można i tak to interpretować, chociaż dziwne, żeby Pan Jezus pragnął podziałów. Ale On powiedział, że przychodzi ogień rzucić i On rzucił ten ogień w dzień Pięćdziesiątnicy. On powiedział, lepiej, żebym ja poszedł, bo ja wam dam Ducha Świętego. I On rzucił ten ogień na świat. I ten ogień właśnie miał być ogniem, który apostołowie zanieśli po krańce świata, głosząc Ewangelię. I tak właśnie tłumaczy ten fragment większość komentatorów biblijnych, mówiąc, że to jest ogień. Pan Jezus mówi, przyszedłem ogień rzucić, jakże pragnę, aby już płonął ogień Ducha Świętego, który On chce rzucić na ten świat. Ogień zwiastowania Jego Ewangelii. Ogień tego, że głosimy. I ten ogień, kiedy przychodzi, wypala więzy, które są na rękach ludzi. O, te więzy muszą ulegnąć ogniowi Bożemu, ogień pasji, ogień gorliwości, ogień zapału, ogień Jego Ewangelii, której nic i nikt nie może powstrzymać, tak jak pożary w Kalifornii. Ktoś małą zapałkę rzuci, palą się wielkie lasy, widzieliście te pożary Kalifornii, na pewno w telewizji kiedyś. Nie są w stanie zatrzymać, przy całym sprzęcie, jaki mają, helikoptery, śmigłowce, wszystko, te pożary płoną, te lasy płoną i Pan Jezus mówi, jakże pragnę, aby ten ogień już płonął. On chce, aby Jego armia, ludzi Bożych byli pełni ognia i poszli na cały świat z tym ogniem Ewangelii, głosząc, że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, jest uzdrowienie, jest przebaczenie, jest wyzwolenie. Halleluja! To jest to, czego Pan Jezus pragnął. Jakże pragnę, aby już płonął. Dlatego powiedział, lepiej dla was, żebym ja już odszedł, ponieważ ześlę wam Ducha Świętego. Ja was chcić będę Duchem Świętym i ogniem. Halleluja! I ten ogień się rozprzestrzeni. I on się rozprzestrzenia, bracia i siostry. On się rozprzestrzenia. Halleluja! Po całym świecie. Chociaż są jeszcze miejsca na świecie, gdy Ewangelia nie dotarła. I to jest dla ciebie i dla mnie czas. Ponieważ Pan postawił nas w tej końcówce tych czasów, abyśmy dotarli z Ewangelią. Ja wiem, że nie każdy z nas pojedzie do jakiegoś zakątku Amazonii, ale robimy to wspólnie. Łożymy hojnie nasze ofiary. Nasze życie mówimy, Panie, moje życie jest dla ciebie. Moja praca jest dla ciebie. I kiedy pozwalasz, by to przepływało przez ciebie, On ciebie błogosławi potężnie. I w modlitwie swojej siejesz. I w finansach swoich siejesz. I budujesz razem Kościół. I jesteś jedną armią Pana w tych dniach ostatnich, którą On pragnie, aby rozniosła miłą woń i Jego ogień po obliczu tej ziemi. Halleluja. Bracie i siostro, nie jesteś dziełem przypadku. Nie urodziłeś się w 74, w 64, w 54, w 92 z przypadku. To Pan zaplanował, że urodziłeś się na ten czas, jak właśnie jest teraz. Twoje życie Pan zaplanował. I On mówi, ja pragnę, aby ten ogień płonął. A więc my jesteśmy, bracia i siostry, tym ogniem, tym światłem. My jesteśmy światłością świata, tak nas nazwano, światłością świata. Ale nie możemy być światłością bez ognia. Uczniowie w dzień Pięćdziesiątnicy zostali napełnieni Duchem Świętym i ogniem. I my też mamy być tym napełnieni Duchem Świętym i ogniem. Nie możesz być światłem bez ognia. Każde światło potrzebuje jakiegoś źródła. Dzisiejsze światło, które mamy na zewnątrz, jest wynikiem czego? Świecącego słońca. Jeśli byłoby ciemno, nie byłoby słońca, musielibyśmy tutaj zapalić żarówki. A więc światło byłoby wynikiem tego, że świecą się żarówki. Światło zawsze jest wynikiem czegoś. Światło w twoim życiu, ja mówię, mamy być światłością tego świata, jest wynikiem tego, że jest Boży ogień w twoim życiu, który płonie. Jest Boży ogień i wtedy świecisz jak światłość. Halleluja. Nie ma światła bez źródła. Każde światło ma swoje źródło. I On mówi, bądźcie pełni mojego ducha, bądźcie pełni mojego ognia. Wówczas jesteście światłością tego świata. Świecicie jak te pochodnie, ludzie was widzą. I coś pociąga ich do was. Gdyby ten budynek stanął w ogniu, teraz ludzie by się tu zbiegli zobaczyć, co się dzieje. Płonie budynek. Strzelaliby selfie razem z tym budynkiem. I tak samo ogień w naszym życiu. Ten ogień Boży powinien być atrakcyjny. Dlaczego atrakcyjny? Powiesz mi, ale ja nie jestem wielkim oratorem, ja nie jestem wielkim mówcą, ja jestem zwykłą, powiesz o sobie, kurą domową, co ja mogę, jaki tam ogień w moim życiu? Ogień Boży, kiedy ci ludzie, którzy są wokół ciebie zobaczą, ta kobieta całe życie myje podłogi i gary, ale zawsze jakaś taka radość, jak ona to robi. Podaję teraz tylko przykład. Bo niektóre siostry mogą tak sobie myśleć, co ja mogę? Całe życie myję tylko podłogę i gary. Jestem kaznodzieją. Ale ten ogień w tobie, kiedy robisz, to mówisz, Panie, dziękuję Ci.
Dziękuję Ci, że mam pracę. Dziękuję Ci, że mogę opiekować się moimi dziećmi. I ogień w Tobie, który płonie. Ludzie przychodzą i mówią, jak to robisz, że masz tę radość? Skąd masz ten entuzjazm? Jest taka stara pieśń. Pytasz, skąd ja mam ten entuzjazm? O, jaka dziwna pieśń. Entuzjazm w kościele. Co w ogóle to za dziwne pieśni były w tamtych czasach? Entuzjazm. I że jeszcze ktoś nas pyta, skąd masz ten entuzjazm? Wspaniała pieśń. Skąd masz ten entuzjazm? Jezus była odpowiedź tej pieśni. Ktoś z was zna tę pieśń? Śpiewaliście to kiedyś? Niektórzy pytasz, skąd ja mam ten entuzjazm? Jezus! Wszyscy, jak było Jezus, to tak z całej piersi śpiewali. A więc, bracia i siostry, to jest ten entuzjazm, jest wynikiem obecności tego Boga w nas. A więc to jest ta różnica. Nasz Bóg jest nazwany, jak czytaliśmy w Hebrajczyków 12:29, Bogiem ognia. I On jest Bogiem, który odpowiada przez ogień. On jest Bogiem, który działa. Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby rzucić ogień. Aby rzucić ogień, jakże już pragnę, aby on płonął. Ale żeby doświadczać tego ognia, bracia i siostry, musimy się uniżyć przed Panem. Musimy pragnąć tego ognia. Musimy chcieć doświadczać Jego obecności. Spójrzcie na przepiękny fragment Bożego Słowa. Przepiękny fragment Bożego Słowa, który znajdujemy w Starym Testamencie, który mówi nam pieśni nad pieśniami. 8 rozdział. Pieśni nad pieśniami, 8 rozdział. I mówi nam takie oto słowa. Nie ten... Zacznijmy od Księgi Objawienia. Księga Objawienia, a zaraz znajdę ten fragment dokładnie, o który mi chodziło. Księga Objawienia. W Księdze Objawienia, kiedy Jan zobaczył Pana, Księga Objawienia, 1 rozdział, spójrzcie, jakie objawienie było Pana Jezusa Chrystusa. A pośród tych świeczników zobaczyłem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące, jak śnieżnowiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. Niezwykły fragment Bożego Słowa, w którym widzimy Pana Jezusa Chrystusa, który płonie, jego oczy płoną. Pomyślcie o tym przez chwilę, jak to wspaniale tutaj mówi nam o tym, kim jest Pan Jezus. Jego oczy płoną, ogień. Znowu Jan widzi ogień Boży. A ten fragment to jest, który chciałem przeczytać. 8 rozdział to będzie. 8 rozdział, pieśni nad pieśniami, ale 6 i 7 werset. O, tak. 8 rozdział, pieśni nad pieśniami, 6 i 7 werset. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu, albowiem miłość jest jak mocna śmierć, namiętność twarda jak szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje imienie, to czy zasługuje na pogardę? Spójrzcie, pieśń nad pieśniami, mówimy, że to jest relacja miłości między Panem a Jego oblubienicą. Jest tu napisane, miłość jest namiętna, jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Płomień Pana to Jego miłość i oczy Pana Jezusa płoną ogniem. To jest ten ogień miłości. Kiedy On patrzy na siebie, to On widzi poprzez tę miłość. Czyli ognia Bożego nie trzeba się bać. Jest tu napisane, że to jest żar ognia, jest to płomień Pana i że jest to płomień Jego miłości. Że jest to płomień Jego miłości. I kiedy Jan zobaczył Pana, to widział Jego oczy pełne ognia. A pamiętacie Piotra, który szedł przy świątyni? Jest napisane, utkwił swój wzrok w tym chorym. Po co taki detal jest podany? Ponieważ wzrok ma znaczenie, oczy mają znaczenie. Utkwił swój wzrok i przez wiarę zobaczył tego chorego, który nie mógł chodzić, jak chodził i powiedział, wstań, to co mam, to ci daję. Ten ogień Boży. Pan Jezus ma oczy pełne ognia. Kiedy patrzy na ciebie, to on patrzy tymi oczami pełnymi ognia. A ten ogień, to jest ogień Jego miłości. O, to jest tak, jakbyśmy powiedzieli dwaj zakochani. I pieśń nad pieśniami, jeśli nie czytaliście jej dawno, poczytajcie, jaka piękna pieśń. Mówi nam o relacji. I popatrzcie, czy ta relacja w pieśni nad pieśniami oblubieńca z oblubienicą to jest taka relacja przyjścia do kościoła, usiąść w ławce i posiedzieć? Czytaliście pieśni nad pieśniami kiedykolwiek? To jest księga, która mówi, jestem pełen gorliwości, jestem pełen żarliwości, jestem pełen emocji, jestem pełen entuzjazmu, jestem pełen pasji, jestem pełen intymności. Pieśń nad pieśniami to jest księga, która mówi o relacji
wierzącego z Panem, halleluja, i Pana do wierzącego, halleluja. I to jest księga pełna pasji, emocji, entuzjazmu. I on mówi, to jest żar, żar ognia, żar płonącego ognia. To jest wielka miłość Pana i wielkie wody nie ugaszą tej miłości, strumienie jej nie zaleją. Pan patrzy na ciebie dzisiaj, bracie i siostro, oczami swojej miłości, swojego ognia. I on chce wypełnić ciebie tym ogniem. Ale bracie i siostro, aby tak było, ty i ja musimy się stać żywą ofiarą dla Pana, na którą On wstępuje. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, nie ma ognia, ponieważ nie ma drewna, tak często nie ma ognia, ponieważ nie ma ofiary, na którą mogłoby stąpić. Nie zrobimy teraz studium całego ofiary w Starym Testamencie, ale poczytajcie sobie w Starym Testamencie. Były ofiary, jeśli wiecie, to Bóg odpowiadał ogniem na te ofiary. Ofiara starotestamentowa, która później płonęła, rozpoczęła się od tego, że Bóg sam stąpił w ogniu na tę ofiarę. My jesteśmy żywą ofiarą dla Pana, na którą dzisiaj wstępuje ogień. Jeśli była aprobata Boża, słuchajcie, to jest potężna sprawa i wielkie objawienie dla Ciebie i dla mnie. W Starym Testamencie, jeśli była aprobata Boża składanej ofiary, co się działo? Wstępował ogień. Tam, gdzie nie było aprobaty dla składanej ofiary, tam nie było ognia Bożego. W życiu wielu osób nie ma ognia, ponieważ nie ma aprobaty. Nie ma aprobaty dla tej ofiary. Ponieważ przychodzisz do Pana, nie jesteś szczery. Ponieważ przychodzisz do Pana, chcesz Mu dać połowicznie. Panu, jak to jest? Diabłu ogarek, Panu świeczkę. Bóg nie stąpi na żadną ofiarę, która nie oddaje Mu chwały w całej pełni. Albo żyjesz dla Pana, albo żyjesz dla diabła, bracie i siostro. Nie możesz żyć połowicznie. Nie możesz powiedzieć, w soboty idę na dyskoteki, aby się uchlać, upić, a w niedzielę pójdę do kościoła i przychodzisz i mówisz, Panie, oddaję Ci się jako ofiara. I później dziwisz się, że ogień nie wstępuje. Ponieważ w tym momencie, jeżeli ogień Boży stąpiłby na ciebie, to byłby tylko wyłącznie ogień sądu. Ale jest czas łaski. I Bóg daje jeszcze łaskę. Bóg chce, abyś się opamiętał. Więc jeżeli ogień nie wstępuje, to powód jest tylko w ofierze. Nigdy w Bogu. Bóg jest Bogiem, który odpowiada ogniem. Zawsze, zawsze. On jest wiernym Bogiem. Zawsze w Starym Testamencie, gdy była właściwa ofiara złożona, Bóg odpowiadał ogniem, o ileż bardziej w Nowym Testamencie, kiedy jest właściwa ofiara, skoro On powiedział, złóżcie ciała swoje jako żywą ofiarę. Więc musimy przeanalizować swoje życie. Jeżeli brakuje ognia, Panie, czemu brakuje ognia? Może bawisz się jakimś grzechem w swoim życiu? Małym i drobnym wydaje ci się, że to nie ma znaczenia. Bóg nie może zaakceptować. Ale przyjdź do Niego, powiedz, Panie, składam Ci się jako ofiara, i wyrzekam się tego grzechu, i wyrzekam się tego brudu, wyrzekam się wszystkiego, co mnie zniewala, wyrzekam się miłości tego świata. Chcę żyć dla Ciebie całym swoim życiem. Widzicie, niektórzy ludzie nie rozumieją Bożego błogosławieństwa, bo tak zostali nauczeni przez religijne organizacje, religijne kościoły, że jeżeli oddajesz się Panu, to oznacza, że musisz zostać mnichem albo się biczować. Nie, ja mówię, oddaj się Panu, a wraz z tym mówię Ci, Twoje życie będzie wspaniałe. Halleluja! Bo życie z Panem jest wspaniałe. Halleluja! Gdzie niektórzy boją się oddać całkowicie Panu, myślą, że ilekroć głosimy o tym, żeby oddać się całkowicie Panu, to mówimy, oddaj się całkowicie Panu i od tego dnia na pewno będziesz musiał mieszkać w buszu w Afryce, Pan Cię wyśle gdzieś, że będziesz musiał jeść robale i cokolwiek. Bo takich nauczono, że religia zawsze Cię związuje, że religia czyni Ciebie biednym, że religia Ciebie czyni takim robaczkiem, że religia chce z Ciebie wyssać wszystko, a my mówimy odwrotnie, oddaj swoje życie Panu, a to będzie najwspanialsze życie, halleluja, jakie możesz przeżyć. Nie znaczy, że nie będzie trudności, ale Pan będzie zawsze z Tobą. To będzie najcudowniejsze życie, jakie możesz przeżyć. Halleluja. To będzie błogosławione życie. To będzie cudowne życie. To będzie radosne życie. To będzie życie, w którym On zaspokoi Twoje potrzeby, w którym On się o Ciebie zatroszczy, w którym On Ciebie poprowadzi. Halleluja. To jest zwiastowanie Ewangelii, a nie jakiejś brudnej religii martwej, która mówi ludziom, o, przyjdź tylko do kościoła, o, oddaj się Bogu, Twoje życie będzie wtedy nędzne, smętne i smutne. Nie. Oddaj się Panu. Mogą Cię spotkać prześladowania nawet za to, ale z Nim w Twoim życiu, halleluja, przeżyjesz wspaniałe, cudowne życie. Halleluja. A więc, bracie i siostro, jeżeli nie wstępuje ogień, to nigdy nie jest Boża wina. Ponieważ On powiedział, złóżcie siebie. Rzymian, 12 rozdział, pierwszy werset. Rzymian, 12 rozdział, pierwszy werset. Złóżcie siebie, wasze ciała, jako żywą ofiarę. Znacie ten fragment, wszyscy znamy ten, to jest popularny fragment. Wasze ciała złóżcie jako żywą ofiarę. Wasze ciała. Więc tak samo jak kiedyś w Starym Testamencie składali na ołtarzu baranka, tak dzisiaj my wchodzimy na taki ołtarz modlitwy i mówimy, Panie, oto stoję, oto jestem. Niech Twój ogień wypełni moje życie. I On przychodzi. I On oczyszcza.
ją wypala. A więc ogień był obrazem Bożej aprobaty. Jeżeli Bóg przyjmował ofiarę, to ogień na nią zstępował. To jest potężna myśl. W górnej izbie, w dzień Pięćdziesiątnicy, Pan przyjął ofiarę tych uczniów tam zebranych i zstąpił Duch Święty i zstąpił również w obłokach ognia. I widzimy ten piękny obraz. Duch Święty jest jak ten, który przynosi Bożą obecność, ten, który przynosi tą Bożą pasję, entuzjazm, ten, który przynosi tę Bożą czystość. Duch Święty wytwarza w naszym sercu tę pasję dla Chrystusa, tę miłość. Popatrzcie, powiecie mi, że nie ma czegoś takiego jak pasja dla Pana, pasja dla Chrystusa? A pamiętacie, co powiedzieli apostołowie Łukasza, 24 rozdział, 24 rozdział Ewangelii Łukasza, 32 werset, 24, 32. Rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Kiedy czytamy ten fragment, kiedy czytamy, oni mówią dokładnie o tym, czy serce w nas nie płonęło. Wiecie, nawet apostołowie mieli tą pasję, tę gorliwość. I gwarantuję wam, nigdy z tego nie wyrośli. Nigdy. Bracie i siostro, czy moje serce dzisiaj płonie? Czy twoje serce dzisiaj płonie dla Pana? I chcę ci powiedzieć, że jeżeli mogłeś być na tym miejscu dzisiaj, jeżeli mogłeś, ci z was, którzy nie mogli, oglądają z nami, Boże, ogień dotknie was tam, gdzie jesteście, ale jeżeli mogłeś, a nie macie, znaczy, że twoje serce nie płonie. Nie ma wymówek. Nie ma połowicznych ofiar dla Pana. Jeżeli mogłeś być, jesteś zdrowy, nie jesteś w pracy, po prostu postanowiłeś, że dzisiaj się wyśpisz. Ja wiem, że niektórzy mieszkają 4 godziny stąd, więc przyjeżdżają raz na miesiąc. To jest też zrozumiałe. To jest zrozumiałe. A jeżeli mieszkasz tu za rogiem, tak jak siostra Kamila nawet się przyznała, ona tu jest, ja ją widzę. Nie, ja mówię poważnie, mówię to z troski o ciebie, przyjacielu, który oglądasz. Jeżeli mieszkasz tu za rogiem, mogłeś być, a nie jesteś, nie wmawiaj sobie, nie daj się diabłu zwieść. Diabeł niech nie zwodzi cię. To jest pierwszy krok do tego, żebyś w ogóle stracił pasję dla Pana. Nie ma usprawiedliwienia. Ponieważ gwarantuję ci, gdyby to było w momencie, kiedy się nawróciłeś, byłbyś na tym miejscu dzisiaj. Ponieważ twoje serce płonęło. I są różne rzeczy, są wyjazdy i tak dalej. To jest zrozumiałe. Praca, choroba, jakieś rzeczy. Ja mówię, jeśli mogłeś, a ciebie nie ma, to jest znak tego, że twoje serce nie płonie. Proste. Apostołowie mówią, czy pamiętacie, jak nasze serce pałało w nas? Pałało w nas? I po tym, jak otrzymali też Ducha Świętego, co czytamy, zaczęli głośno, z odwagą głosić Ewangelię Pana. Głośno, z odwagą. Spójrzmy na to, że Bożym celem jest też nas oczyścić. Ten ogień Ducha Świętego ma też nas na celu oczyścić. W księdze Malachiasza, 3 rozdział, to jest ostatnia księga Starego Testamentu. 3 rozdział, 2 werset, czytamy takie oto słowa. Lecz kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia, kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest On jak ogień odlewacza, jak dług foluszników. Zauważcie, Pan jest nazwany jako ogień odlewacza. Nie jest nazwany jako ogień, który niszczy. Ogień odlewacza nie niszczy. Ogień odlewacza oczyszcza. Nie musisz się bać ognia Bożego. Jeżeli przychodzisz szczerze do Niego, nie musisz się bać ognia Bożego. Ogień oczyszcza. Pan w tym fragmencie nie jest nazwany ogniem, który by zniszczył. Takim zapaleńczym ogniem Kalifornii, który wypala lasy i niszczy, całkowicie dewastując, ale jest nazwany ogniem tego odlewacza. A odlewacz robi co? On bierze ogień i używa ogień, żeby oczyścić. Nie żeby zniszczyć, żeby oczyścić. Boże, ogień dla ciebie i dla mnie w dzisiejszych dniach nie jest po to, żeby nas zniszczyć, żeby nas oczyścić. Więc nie musisz się bać Bożego ognia. Boże, ogień to jest przesłanie o nadziei. To jest ten ogień odlewacza, który oczyszcza, który przemienia, który kształtuje, który sprawia, że pragniesz więcej Boga. Więc bracie i siostro, nie musisz się bać Bożego ognia. Chyba, że chcesz żyć w grzechu, chcesz żyć w buncie, chcesz żyć w swojej upartości. Wtedy tak. Ale jeśli pragniesz oddać swoje życie Panu jeszcze bardziej każdego dnia, nie musisz się bać Bożego ognia, kiedy poproszę brata tutaj. Nie musisz się bać Bożego ognia. I nie musisz się bać tego, że Bóg da ci kamień zamiast ryby, skorpiona zamiast chleba. Niektórzy się boją. Nie bój się, ponieważ Pan nie da ci skorpiona zamiast chleba, kamienia zamiast ryby.
Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli masz pewność, że Pan jest z tobą, Emanuel mieszka w tobie, Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem, nie musisz się bać, że On da ci skorpiona, kiedy prosisz Go o chleb. Bo dobry ojciec daje dobre rzeczy swoim dzieciom. Jeśli mój synek prosi mnie o chleb, to ja nie mówię mu, zamknij oczy, otwórz buzię, wkładam mu pineskę. Chyba tak zrobił kiedyś, bratysiu, bo się zaś... Nie, żartuję, nie, żartuję. Myślałem, że sobie przypomniał historię, żartuję. Nie musisz się bać. Jeśli mówisz, Panie, dzisiaj chcę Twojego ognia. To tak jak moje dziecko, ten tatuś, chcę chleba. Otwieram moje usta. Ja mu dam chleb. A ja jestem dużo gorszym ojcem. Tak dobrym ojcem, jak jestem, to wciąż jestem dużo gorszy niż nasz ojciec w niebie. Jeśli powiesz, Panie, ja pragnę Ciebie. On nie da Ci. I On patrzy na Ciebie oczami. Pełnymi ognia, miłości. Halleluja. Ten ogień może dokonać wspaniałe rzeczy. Ludzie nie rozumieją, a to jest Pan Jezus powiedział, ja chcę, żeby ogień płonął. Ja chcę, żeby jest mnóstwo ludzi na tym świecie, którym nic nie pomoże, jak tylko ogień Boży. Pastor Rodney opowiadał historię pewnej dziewczyny, był na nabożeństwie i utraciła siły fizyczne, padła pod mocą Bożą. Całe nabożeństwo 2,5 godziny leżała. 10 lat później pojechał do tego, czy 2 lata później. Nie, 10 lat później, dobra. 10 lat później pojechał do tego samego miejsca i ta kobieta przyszła do niego. Jakoś tak się złożyło, że zapamiętał ją, bo długo, długo leżała pod mocą. I on przychodzi z dwójką dzieci. Mówi, pastorze, chciałem Ci pogadać moje dzieci. Mówi, czy pamiętasz? Mówi, no tak, pamiętam, byłem tu, byłaś pod mocą. On mówi, wtedy, kiedy utraciłem się fizycznie, co się stało parę dni wcześniej. Jechałem z moim znajomym, ale wykorzystał sytuację, że było noc, miał mnie odwieźć do domu, zgwałcił mnie. Nie mogłem sobie z tym poradzić, mówi. Byłam całkowicie zdewastowana psychicznie, umysłowo. Kiedy podczas nabożeństwa Duch Święty stąpił na mnie, kiedy straciłem te siły fizyczne, leżałam, to miałam obraz jakby ogień, jakby fale ognia, jakby strażacy, jak leją wodą, to ja widziałem jakby ogień lał na mnie i wypalał mnie, i wypalał mnie. I mówię, kiedy wstałam z tego miejsca, to wiedziałam, że ktoś tam był zgwałcony, ale nie czułam się, że to byłam ja. Wstałam jak nowa osoba, oczyszczona, wypalona, przemieniona tym ogniem. I mówię, to są moje dzieci, później wyszłam za mąż, to są moje dzieci. Wiecie, Boży ogień to właśnie może czynić. Jest mnóstwo ludzi, zwykła porada, psychiatry i tak dalej nie pomoże. A jeśli pozwolimy im, by przyszli w miejsce, nie w miejsce, w którym chodzi o inteligencję kaznodziei, bo nie chodzi w tym o inteligencję kaznodziei, o piękny wystrój, nie chodzi o fajnie jest mieć piękny wystrój, ale nie chodzi w tym o piękny wystrój. Dzięki Bogu mamy porządek, bo nasz brat z siostrą sprzątają. Ale wiecie, to są wszystkie rzeczy, które mają być, ale chodzi o Boży ogień. Że ci ludzie, którzy właśnie mają takie problemy, może zgwałcenie, może śmierć, może choroba, cokolwiek by to nie było, że przyjdą na to miejsce i doświadczą tego ognia, Bożego ognia w swoim wnętrzu. Bożego ognia. I czasami możemy się zastanawiać, czemu nabożeństwo trwa tak długo, czemu nie krócej, czemu nie to, bo chcemy dać szansę na to, aby ci, którzy potrzebują Bożego ognia, mogli doświadczyć Bożego ognia. Halleluja. Więc jeżeli śpiewamy pieśni, jeżeli modlimy się o kogoś, w tym momencie, jeżeli akurat tak jest, módl się, szukaj Pana, zamknij oczy, powiedz, Panie, potrzebujecie więcej. Tak samo jakbyś w domu spędzał czas z Panem, spędź z Panem czas tutaj. Otwórz swoją Biblię, zacznij ją czytać, cokolwiek. Rozkoszuj się obecnością Pana na tym miejscu. Nie myśl o pysznym kurczaku, cokolwiek tam jest do zjedzenia. Pan jest tu obecny. Powiesz mi, ale ja dzisiaj nic nie potrzebuję, ale ktoś potrzebuje. Ale ktoś potrzebuje. Było jeszcze jedno nabożeństwo i też pastor opowiadał tę historię. Czekał, zrobił wyzwanie i czekał, i czekał. Było jakieś też tam pastorzy różni byli. Się zaczęli drapać po głowie, myśląc sobie, no chłopie, no czekasz i czekasz i czekasz. Na co ty już wszyscy, co wyszli, to wyszli. Ale on w duchu wiedział, że ma jeszcze czekać. Mówię wam to ku naszej nauce, żebyśmy rozumieli, że jest ogień Boży i musimy
wyczekiwać. Apostołowie czekali na Ducha Świętego. To nie było tak, że Pan Jezus powiedział, idźcie do górnej izby, poszli do górnej izby, sekunda później musieli czekać. Każdego, kogo nie było w górnej izbie, nie doświadczył tego. Dzisiaj jako chrześcijanie często nie jesteśmy gotowi zapłacić cenę, a nawet powiesz mi, ale ja dzisiaj nic nie potrzebuję, ale ktoś potrzebuje, a Twoim powołaniem nie jest troszczyć się tylko o swoje potrzeby, ale troszczyć się też o potrzeby innych. Pan powiedział, że chce rzucić ogień właśnie. Jeśli Ty nic dzisiaj nie potrzebujesz, to oznacza, że jesteś pełen ognia. Skoro tak, to będąc na tym miejscu, pozwól, żeby ten ogień z Ciebie przeszedł na tego, który potrzebuje Bożego ognia. Halleluja. I zrobił wyzwanie i czekał 10 minut, 20 minut. I mówi, jeszcze ktoś tu jest, kto nie wyszedł do modlitwy, a powinien wyjść. I czekał pół godziny. Już tam się pewnie ludzie zaczęli niecierpliwić, myśląc sobie, no ten kaznodzieja trochę oszalał. Przedłuża, niepotrzebnie przedłuża. W końcu po godzinie wyszło dwóch mężczyzn, nieznanych sobie, młody i starszy. Prawdziwa historia. Wyszli. Oddali swoje życie Bogu. Stali dotknięci przez Boży ogień. Następnego dnia, bo to były kilka nabożeństw pod rząd, kiedy wrócili na to nabożeństwo, pastor tego zboru przyszedł i mówi do tego pastora, wyobraź sobie, że tych dwóch wczoraj, którzy wyszli do modlitwy po godzinie oczekiwania, w nocy zginęło. Osobno, nie razem. Nie jechali razem w aucie, nie znali się. Zginęli ten młody i ten starszy. Co by było? Co by było? Gdyby czy to z obawy przed ludźmi ten pastor powiedział, dobra, kończymy. Albo co by było, gdyby nie wyczekali i tych dwóch wyszłoby z tamtego miejsca? Bez oddania swojego życia Bogu. Tej samej nocy znaleźliby się w najczarniejszym miejscu potępienia. Ale ponieważ był ktoś, kto był gotowy zapłacić cenę, być może przypalonego kurczaka w kuchence. To oddali swoje życie, mieli szansę. Oddali swoje życie. Jak mówi Słowo Boże, tej samej nocy, jak wierzymy, byli z Panem. Więc bracia i siostry, jesteśmy tutaj nie tylko po to, aby zadbać o nasze potrzeby. Pan chce zaopatrzyć dzisiaj Twoją potrzebę, cokolwiek to jest. On chce, aby Jego ogień stąpił na Ciebie, cokolwiek to jest. Jego oczy patrzą teraz na Ciebie. Jeśli przyjmiesz Jego ogień dzisiaj, później pojedziesz do swojego domu, pojedziesz do swojego syna, do swojej córki, może niezbawieni. Zapytasz ich, słuchaj, mogę się z Tobą pomodlić? Może Twój syn, niezbawiony, pojedziesz go odwiedzić. Jeśli przyjmiesz dzisiaj Boży ogień, może nawet ten syn ma 30 lat, nie wiadomo. I weźmiesz jego rękę i powiesz, a chodź synu, mogę się z tobą pomodlić? Syn pewnie ci nie odmówi. I chwycisz go za rękę i zaczniesz się modlić. Nie możesz dać czegoś, czego sam nie masz, ale kiedy masz, to możesz dać. I pomodlisz się i Boży ogień dotknie jego życia. Halleluja. Więc jesteśmy tutaj dzisiaj, aby przyjąć od Pana. Śpiewaliśmy tę pieśń, że On jest pośród nas i On jest pośród nas. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. Shendah Basu Kurja. Jego ogień. Powstańmy, proszę. Ale czuj się swobodnie, jeżeli musisz, jeżeli nie możesz wstać, siedzieć, możesz klęczeć, możesz, ale jeżeli możesz wstać, to wstań. Przyjdź teraz do Pana. To nie jest praca człowieka. Po prostu Ty bądź ofiarą. Po prostu przyjdź do Niego jako ofiara teraz. Tak jakbyś dołóż drewna. Tak jakbyśmy rozpalali tu ognisko. A teraz Ty jesteś tym drewnem. I poproś Go po prostu. Poproś Go, aby przyszedł do Ciebie, aby stąpił w ogniu na Twoje życie. I wtedy cokolwiek potrzebujesz. Ta Jego manifestująca się obecność przyniesie dla Ciebie uwolnienie, pocieszenie, uzdrowienie, pomoc, posilenie. Zaniesiesz ten ogień dalej. Być może dzisiaj, być może straciłeś bliską osobę. Być może coś się wydarzyło w Twoim życiu. Poproś Go, aby przyszedł z odpowiedzią. Manifestujący się swojej obecności. On przyjdzie i odpowie. Może jest jakaś choroba w Twoim życiu. Jesteś na tym miejscu dzisiaj. Jego ogień wypala wszelką chorobę i dotknie Twojego ciała. Będzie wypalona wszelka choroba w imieniu Jezusa.
Może jest jakiś niepokój w Twoim życiu, jesteś na tym miejscu, jakiś strach próbuje. W imieniu Jezusa ogień stąpi na Ciebie i wszelki strach, wszelki niepokój będzie usunięty. W imieniu Jezusa Chrystusa wyjdziesz z tego miejsca pełen odwagi. Może jest jakiś smutek, wręcz depresja, jakieś związanie, jakaś ciemność. Cokolwiek by to nie było. Gdy ogień stąpi na Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, ta ciemność będzie rozświetlona blaskiem Bożej chwały, światłość wytryśnie, dotknie Ciebie Boża moc i Boża chwała i wszelka ciemność będzie usunięta. Tak jakby chmura z Twojej głowy zniknie w imieniu Jezusa, kiedy ten ogień stąpi. Po prostu powiedz Panu, że chcesz być Jego ofiarą. A może brakuje Ci pasji, gorliwości do głoszenia Ewangelii. Może brakuje Ci odwagi do głoszenia Ewangelii. Mówisz, Panie, boję się mówić o Tobie innym. Boję się, wstydzę się, cokolwiek by to nie było. On przychodzi w ogniu po to, aby dać Ci odwagę, by Twoja mowa była jak ogień. W imieniu Jezusa ogień stąpi na Ciebie, kiedy mówisz, Panie, napełnij mnie Twoim ogniem i odwagą do głoszenia Ewangelii. I On stąpi na Ciebie i będziesz z odwagą mówić i będziesz widzieć, jak dzieją się wspaniałe rzeczy. W imieniu Jezusa. Shakuraba, soto, kuraba, kasata. A może Twoje chrześcijaństwo stało się zwykłą religijnością, martwe, suche. Brakuje w nim właśnie tej pasji, tego entuzjazmu, tej gorliwości. Patrzysz się wstecz, patrzysz za siebie i mówisz, o, gdzie są te dni, ta oaza? A może jesteś na pustyni właśnie? Pan nie kładzie swojego słowa w serce swojego sługi po to, aby tylko było wypowiedziane. Jego słowo nie wraca puste. Może jesteś na pustyni. Cię Pan posyła swoje słowo dla Ciebie, mówiąc Ci, ja widzę Cię. Widzę na pustyni. Widzę, że jesteś wierny. Stoisz na liście do Hebrajczyków wiernie. Mówisz, Panie, chociaż nic nie czuję, ja wierzę Tobie, że Ty jesteś zawsze ze mną. Ale dzisiaj Pan chce Tobie dać doświadczenie Jego obecności. Cię Pan chce Tobie dać ogień Boży. Tak jak płonął w kościach Jeremiasza. Tak Pan chce, abyś mógł wyjść z tego miejsca i powiedzieć, tak, wiem, że Pan jest wszechobecny i wiem, że Emanuel jest obecny w moim życiu, ale też wiem, że Pan jest manifestujący się, mój Bóg jest Bogiem, który przychodzi w ogniu. Teraz w imieniu Jezusa pozwól Panu, aby Jego ogień stąpił na Twoje życie. Halleluja, halleluja. Dzięki Ci, Król. Dzięki Ci, Panie. Halleluja. Panie, niech Twój ogień stąpi na nas. Stoimy przed Tobą teraz jako ofiara miła na ołtarzu modlitwy. Wiemy, że jesteś wszechobecny. Wiemy, że jesteś wszechmogący. I dlatego właśnie pragniemy, Panie, by ta Twoja wszechobecność zamanifestowała się w naszym życiu. Twoja wszechmoc, by zamanifestowała się w naszym życiu. Panie, Ty widzisz każdą osobę na tym miejscu. Każdego brata, każdą siostrę, każdego przyjaciela, każdego gościa. Widzisz każdą sprawę, każdą potrzebę. Twój ogień, Panie, Ty powiedziałeś, że pragniesz, aby płonął. Ten ogień, który sprawia, Twoja obecność wstępuje na nas, Panie, i wszelki strach, wszelkie obawy, wszelka niepewność,
Wszelka depresja, wszelki smutek, wszystko, co nie jest z Twojego królestwa, musi odejść. Wszelkie zniewolenie, wszelkie więzy, wszelkie jarzma, wszelki grzech, wszelka ciemność, wszelka chmura, wszelki bagaż, wszelki ciężar jest wypalony, Panie. Wszelkie kajdany na rękach muszą stopnieć w wyniku dotknięcia tego ognia Bożego, Panie. Dlatego przychodzimy do Ciebie, prosząc o ten ogień. Jakakolwiek jest potrzeba i prośba w życiu kogokolwiek na tym miejscu, brata lub siostry, Panie, ogień Twój niech stąpi, Panie, teraz. I niech dotknie. I rozpal, Panie, Twoim ogniem odwagę, miłość, pasję, żar Twojej miłości, pokój, radość, zwycięstwo, chwała, ufność i zbawienie. Panie, ci, którzy modlą się o zgubionych członków swojej rodziny, teraz niech Twój ogień, Panie, zapłonie w nich. I kiedy pójdą do swoich rodzin, do swoich dzieci, niech ogień Twój dotknie te osoby, by zostały wyzwolone z więzów grzechu, z więzów piekła, z więzów diabła. Panie, przychodzimy do Ciebie, bo Tobie ufamy. Halleluja. Halleluja. Przemówił do Ciebie. Jeśli wiesz, że wiesz, ale jeśli Pan już Ciebie dotknął dzisiaj na tym miejscu, jeśli wiesz, że wiesz, że potrzebujesz, że chcesz, to wyjdź teraz do modlitwy i będę się z Tobą modlił. To nie jest wyzwanie do wszystkich. Wszyscy otrzymujemy od Pana, wszyscy przyjmujemy, ale jeżeli Pan mówi teraz do Ciebie, że masz wyjść, tylko ci, do których Pan mówi, że masz wyjść, wiesz, że masz wyjść jeszcze do modlitwy, wyjdź teraz. Będziemy się o Ciebie modlić. Kiedy będziemy śpiewali tę pieśń. Tylko jeżeli wiesz, że Pan mówi Ci, żeby wyjść. Tylko jeżeli wiesz, że Pan mówi Ci, żeby wyjść, podejdźcie tu bliżej, stańcie tu bliżej. Stańcie tu bliżej, stańcie tu bliżej, stańcie tu bliżej. Halleluja, 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 halleluja. I wychodząc, złóż siebie jako ofiarę miłą dla Pana. Powiedz Panu, że wychodzisz jako ofiara. Powiedz, Panie, oddaję się Tobie. Powiedz Panu, że oddajesz Mu się. Już jesteś na ołtarzu modlitwy. Wyszedłeś do ołtarza modlitwy. Wychodząc do przodu, stanąłeś na ołtarzu modlitwy. Stanąłeś na ołtarzu modlitwy. Pan odpowie ogniem. Pan odpowie ogniem. Pan odpowiada ogniem. Pan zawsze przyjmuje ofiarę, która jest Mu miła. Zawsze, 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 zawsze. Zacznij się modlić, zacznij Go prosić, zacznij Go błogosławić. Cokolwiek jest na Twoim sercu, jakiekolwiek jest Twoje pragnienie, otwórz swoje usta, On napełni je. 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 Ty musisz, to jest Twoja ofiara dla Pana. To jest Twoja ofiara dla Pana. To jest Twoja ofiara dla Pana. To jest Twoja, On tak już dotyka. On, ogień Boży już dotyka niektórych z Was. Już dotyka, tak jest, halleluja. Czujesz ten gorąc w swoich kościach, jak Jeremiasz mówi. O, halleluja, szaba, raba, soto, koro, raba, kasa. Halleluja, 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 halleluja. Ogień Boży, ogień Boży, ogień Boży. To jest ogień Boży, nie musisz się bać ognia Bożego. To jest ogień Boży, nie musisz się bać ognia Bożego. To jest ogień Boży, nie musisz się bać ognia Bożego. Halleluja. O, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. A On jest tu obecny.
Halleluja, halleluja, Jego obecność manifestuje.